Od niepodległości do solidarności. To tytuł spektaklu, jaki przygotowali uczniowie Tarnobrzeskiego Gimnazjum nr 3 z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. 8 maja 1945 roku w Europie zakończył się najkrwawszy konflikt w historii ludzkości, jakim była II wojna światowa. 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono z kolei pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu, w których spektakularne zwycięstwo odniosła Solidarność. Rocznice obu tych wydarzeń skłoniły uczniów i nauczycieli do przygotowania specjalnego programu, któremu nadali tytuł Od niepodległości do solidarności. To jest taka, powiedzmy sobie, taki spektakl, który ma przypomnieć i, jak ja to mówię, ocalić od zapomnienia takie chwile wielkiej chwały, ale chwile też tragedii narodu polskiego. Poprzez odzyskanie niepodległości, wielką radość, utrata, wojna, ale jeszcze później to, że 8 maja zakończyła się wojna, walka dla Polaków i dla wielu narodów w całej Europie nie zakończyła się. Bo o tą wolność musieliśmy walczyć aż do 1989 roku. O tych ważnych dla Polaków wydarzeniach uczniowie mówili w nieco inny sposób niż na lekcjach historii. Był śpiew, taniec, recytacja. Nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość. Serca Polaków wypełniła radość, a w ich duszach zrodziła się nadzieja na szczęśliwą przyszłość. W kraju zapanowała euforia. Niestety, nie na długo. Gimnazjum Nauka Historii kończy się na roku 1918. Takie przedsięwzięcia pozwalają uczniom jednak poszerzać wiedzę i wiadomości na temat najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Chcemy po prostu pokazywać, przypominać, pragniemy, aby młodzi ludzie znali historię Polski, żeby kojarzyli fakty, kojarzyli wydarzenia, to co ukształtowało naszą państwowość. Myślę, że to w ten sposób najbardziej docieramy, tak jak poprzez doświadczenia, jak pokazujemy, no to jest najlepszy sposób, żeby to po prostu pokazać. Jest to bardzo dobry sposób, bo możemy się dowiedzieć nieco więcej na temat właśnie tego Dnia Wolności. No nie wszystko jest właśnie na lekcjach, tutaj się właśnie trochę więcej dowiadujemy o tym, co się kiedyś działo. No, jest to ponadprogramowe. Ważna data, która na dobre zapisała się na kartach historii miasta, to 13 września 1939 roku. Dzień bohaterskiej obrony Tarnobrzega przez porucznika Józefa Sarnę. W obronie tej uczestniczyło zaledwie kilkunastu żołnierzy oraz harcerzy. Atak od strony Wisły odpierali do samego końca. Niestety, wszyscy zginęli. Taką niecodzienną, oryginalną lekcję historii na pewno zapamiętają na długo. Zapotęga, a siebie zachodem nam świeci, zachodem, co w Koreje.